Koniec Kaliningradu, wraca Królewiec. Tak zdecydowała Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych. Jak tłumaczy, rosyjska nazwa nie jest związana ani z miastem, ani z regionem. Reakcja Kremla, oczywiście nie trudno było ją przewidzieć. Michał Kwiatkowski. Do ćwiczenia. Służby odparły pozorowany atak na terminal gazowy w Braniewie, leżący zaledwie 6 km od obwodu królewieckiego. Dziś już oficjalnie królewieckiego. Używam nazwy obwód królewiecki od wielu lat. No ja przynajmniej pamiętam o co najmniej 50. To, co oczywiste dla starosty braniewskiego. Królewiec dla mnie jest, zawsze był i będzie. Potwierdziła i zaleciła Komisja Nazewnictwa podległa ministrowi rozwoju i technologii. To oczywiście nie ingeruje w żaden sposób przynależności terytorialnej. To jest kwestia rosyjska i my w to nie ingerujemy, ale my jako Polacy nie chcemy żadnej rusyfikacji i takiego chrzczenia tych terenów po rosyjsku. Królewiec założono w XIII wieku. 300 lat później został pruskim Königsbergiem, a w 1946 roku Kaliningradem. Władze polskie miały pewną nadzieję, że znajdzie się po II wojnie światowej w granicach państwa polskiego. Stalin miał inne plany. Miasto nazwano na cześć sowieckiego przywódcy Michaiła Kalinina. Jaki kraj, taki patron. Był zbrodniarzem. Jego nazwisko istnieje, jego podpis istnieje pod rozkazem likwidacji polskich oficerów w Katyniu. To jeden z głównych powodów, żeby zerwać z rosyjskim nazewnictwem. Ten Kalinin nam się bardzo źle kojarzy i zapomnijmy o Kalininie. Jak łatwo się domyślić, efekty prac Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych dotychczas nie przebijały się do mediów. Największą sensacją poprzedniego posiedzenia tego gremium była zamiana Soboru Świętej Trójcy w Łódzku na Sobór Trójcy Świętej. Tym razem jest inaczej. Echa ostatniej decyzji odbiły się aż od murów Kremla. To już nawet nie rusofobia. To, co się teraz dzieje w Polsce, to istne szaleństwo. Grzmiał dziś Dmitrij Pieskow. Wpływ Moskwy na poprawną polszczyznę jest na szczęście żaden. Nie widzę tutaj żadnego kontekstu politycznego. Każdy, kto ma choć minimalną wiedzę historyczną, doskonale pamięta Królewiec. Choć dzisiejsze ćwiczenia w Braniewie i wcześniejsze w tym regionie jasno dowodzą, z jakiego kierunku Polska wypatruje zagrożenia, to od wybuchu wojny w Ukrainie rola obwodu królewieckiego szybko maleje, a przyjęcie Finlandii i Szwecji do NATO zmieni układ sił. Lada moment ten obwód, już teraz królewiecki, no okaże się tak naprawdę otoczoną przez przeciwników taką niewielką rosyjską wysepką. Ta rosyjska eksklawa będzie tylko cieniem dawnej militarnej potęgi. Michał Kwiatkowski.